Nie wiem. No ale nie mogli go chociaż na 2 dni położyć? Słyszała pani, że nic mu nie jest. No jak mu nic nie jest, jak pamięć stracił? A co, w szpitalu ją stracił? Tu ją stracił, to niech tu odzyskuje. Jak pani zgubi igłę w domu, to za przeproszeniem na ulicy jej pani szuka. Siadaj pan. O, to pięknie tu jest. No, no, ale że w tym szpitalu tak elegancko, żeby było, w tym, co byliśmy, nie? No to mi się to normalnie w głowie nie mieści. Panu w ogóle mało co się w głowie mieści, a pan do tej wizji się nie przyzwyczaja, bo to prywatny szpital był i pana na niego nie stać. Fakt. Dobrze. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby kogoś tak szczegółowo badali, na wszystko dosłownie. No, aż trudno spamiętać. I pan się nie martwi, oni pamiętają, a ja wszystko na rachunku będę miał wypisane. A pana psia krew przez najbliższe 10 lat nic nie ma prawa zaboleć. A ten pani mąż, to naprawdę pani mąż? No, tak, tylko że ja młodsza jestem znacznie. Ale on troszeczkę jest nie tego, co? Nie, on tego tak mówi, bo on jest urzędnikiem. Bo wie pani, co on powiedział? On powiedział, że Związku Radzieckiego już nie ma i że my jesteśmy w NATO. Nie, no bo nie ma i jesteśmy. Co? Jak? Jak? O, żeż ty! A pani to wszystko pani w Peweksie kupiła, tak? W Peweksie już nie ma, biedaku. Jak to nie ma? No wszystko można kupić w sklepie, i szyneczkę, i baleroniki, i łososia, pomidorka, serek, wszystko. Nie. Że my naprawdę jesteśmy w NATO? A co? Boże, ty. No nie, znowu szynka jak w Ameryce normalnie. Słyszałem, że pan na spacerze był podobno. O, co? Mhm. I co? No, człowieku, coś niesamowitego. Po ulicach same zagraniczne auta jeżdżą. Wyobrażasz sobie coś takiego? Jedynego Poloneza widziałem tylko. A sklepy? Jak budkę z warzywami zobaczyłem, to chyba z 10 minut stałem i normalnie napatrzeć się nie mogłem. O, na budkę z warzywami? A co ty myślisz? Pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, arbuzy, cytryny, banany. I to wszystko leży? Nie ma żadnych w ogóle kolejek, no. Co się w głowie nie mieści? W głowie się nie mieści. A gdzie pan jeszcze zawędrował? No nie, to już wróciłem, bo ten ruch, ten zgiełk, ten hałas taki tych samochodów, tak. Tyle głowa mnie rozbolała. No wie pan, no musi być coś za coś. Ale nie, to od tego dobrobytu mnie rozbolała, paniosku. Od tego dobrobytu. Człowiek nieprzyzwyczajony. Ci ludzie poubierani jak z Peweksu, każdy tylko przez ten telefon komórkowy rozmawia, necesery, krawaty. No, szok normalnie. No ale miło poznać prawdziwego entuzjastę. Pan powinien w spotach reklamowych występować, wyborczych. Przepraszam, w czym? O, to za długo wytłumaczyć pewnie. Cieszę się, że się panu podoba. Podoba to jest mało powiedziane, panie Jasku. Ja jestem zachwycony. Może winka troszkę, bo taki pan jakby zdenerwowany, co? No właśnie waham się, wie pan. O, a to czemu? No tak... Pomyślałem, że potem pan będzie chciał wrócić do domu. To pana odwiozę. Ale odwiozę? Po co? Przecież to jest naprzeciwko. O nie, 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 panie Pustynku, pan nie mieszka u Kwiatkowskich. Tak, a gdzie? We własnym mieszkaniu. Niesłychane, no fakty. Ja w ogóle o tym nie pomyślałem. No to jest fantastyczne. Prawda? Specjalnie to zrobiłeś, prawda? No skąd? A proszę mi powiedzieć, czy u mnie jest tak jak tutaj, czy raczej tak jak u państwa Kwiatkowskich? Bo ja powiem szczerze, że tutaj jakoś tak lepiej się czuję. No, jest pan nareszcie. No jak można tak długo u jędrów siedzieć? Proszę bardzo. W swoim mieszkaniu byłem. No, to chyba dobrze, prawda? No nie bardzo dobrze, nie bardzo. Może mi pan najuprzejmiej wyjaśnić, jak to jest, że jędrulan ma taki piękny dom, a ja norę na 10 piętrze, kawalerkę ze ślepą, ciemną kuchnią. Pan, no. To tak wygląda ten wasz piękny świat, tak? Ale nie, panie postanowkowy, nikt nie mówił, że jest piękny. Pan sam był łaskaw taki wniosek wyciągnąć, prawda? No to ja chowam ten wniosek. Chowam i nigdy go więcej nie wyciągnę. Wie pan, co to jest? Wyciąg z mojej pensji ostatniej. Co to ma być? Niech mi pan powie, co to ma być? No. No?
to ja serdecznie dziękuję za taką rzeczywistość. Ja sobie wypraszam taką rzeczywistość. Ale co pan robi, panie posterunku? Obudzić się muszę!